Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Divinity 2 Eco Dragonis. No i ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że porobiliśmy sobie właśnie tutaj parę questów pobocznych w owym tym barze, jeżeli mogę tak go nazwać. To pewnie zjeszliśmy sobie tego, ale nic tak tutaj nie było. Nie wiem, czy możemy tutaj w ogóle nie z jeszcze kimś pogadać. Szafę możemy otworzyć. Jakiś świecznik też spadł. Trochę pieniążków. Tobi, ty nie masz czasu. A tutaj ogólnie są bardzo niemili. Co za... Zasłaniasz mi widok. Czego? Stołu? Żgieło ci w pół, ziomuś? Okej, co my tu mamy? Dzień dobry, panie, ty mi nic nie powiesz. Gondolf, kim ty jesteś? A, widzów masz całkiem sporo, słuchaj. No dobra. Tutaj raczej nic ciekawego już nie uda nam się zrobić, więc możemy wracać na zewnątrz. Chyba, że się tutaj jeszcze można znaleźć, ale nie wydaje mi się. W tej grze jest naprawdę dosyć sporo jakichś poukrywanych elementów często, które nam na przykład pomogą jakiś quest rozwiązać, jakieś na przykład ukryte klucze gdzieś są albo coś takiego. Także warto takie zakamarki tutaj sprawdzać, ale akurat tutaj chyba nic nie ma. Okej, a więc tutaj chyba już tyle, jeżeli chodzi o robotę. Sprawdźmy tutaj, czy ktoś jeszcze może nam coś powiedzieć na temat właśnie tego smoka. Co to jest? Kaczka. Mogę kaczkę zabić? Pff, to najlepszy tak, totalnie wszyscy mają, no to wyjebana. Zabiłeś? A no czemu mnie to obchodzi w sumie? Ciekawe za tym wodospadem coś jest, chyba nie, ale warto sprawdzić zawsze. Twórcy zawsze lubią jakieś rzeczy za wodospadami wrzucać, ale tutaj chyba już niekoniecznie. Dobra, pogadajmy sobie z tobą, Arnoldzie. Widziałeś może w okolicy smoka? Okej, to może jesteś strażnikiem kaplicy. Roman, he's a priest, would tell you it's the most important position in town. I'd call it the most useless. Broken Valley hardly gets any visitors, and those that do come spend a lot more time in the Black Boar. Yeah, bye. Okay, no to nic ciekawego mi w sumie nie powiedziałeś. Pale, my son. What is it that weighs on your conscience? I committed a sin, father. I stole a fellow miner's pick and shovel. Confession is the first step. Kill of Ishpadel. Dobra, zaraz z nim pogadamy, tylko czy tutaj... opuszczona klucz. No i potrzebuję klucza, no i tutaj... Aha. Mogę tak poczytać tutaj, ludzie. Okej. Okay. Pierwsza świnia, super. Ma na chyba jeden z tych większych nagrobków. Trolle. Dobra, może to ja nie będę już... Okej, gdzie jest ten ksiądz? Gdzie ty jesteś, ziomuś? Tu jest... Nie. Gdzie on jest? A, tu się chodzisz, cwaniaku. Szkoda, że soundtrack nie gra jeszcze już. Okej, ojcze, czy widziałeś może smoka? The dragon. A frightful experience, I assure you. Okej. Co trzeba zrobić? Mam doświadczenie, owszem, ale staram się też zachować ostrożność. Portion is a virtue, child. You're wise to let it guide you. Let me tell you something about this valley. Once it was the home of a mighty dragon lord, long before the divine had fallen. This dragon knight was slain. Though I do not know by whom or what for.
His spirit, however, survives to this day and dwells in his now ravaged tower. Co właściwie mam zrobić? I am very interested in the unique magical items that may still rest in this tower. I dare not enter it myself, however, and would like you to scout this ominous structure. I hope you'll find something of interest. If you do, please let me know. I wish you the best of luck. Okej, z tego co pamiętam, to nam się połączy z questem głównym, właśnie ten... ten cały smoczy lord. Więc na razie sobie tego questa zostawimy. Ale zaktualizowano nam zadanie dotyczące właśnie wypytywania się o tego smoka, także już nie musimy więcej pytać chyba. Gdzie tutaj był jakiś dziennik? Dziennik, tutaj jesteś. Dość już wiem, para poinformować komendant Road. Okej, czyli możemy już ją poinformować, ale oczywiście tutaj sobie można jeszcze pochodzić i posprawdzać, czy jest parę jakichś fajnych rzeczy jeszcze, na przykład do znalezienia. Rose. Welcome to my home, Slayer. Macie pokaźne zaposy wieprzowiny. Aye, we have that. Mind you, if it weren't for me, you'd find nothing but bleeding cauliflowers. Czyli serio mają w piękną złotą ramkę świnie oprawioną. My husband Folo loves his damn pigs so much he'd never eat them. But I make sure the guests over at the Black Boar get their chops in time. Silly man. Imagine becoming a pig farmer and not wanting to butcher the things. Uroczy mieszkanko. Thanks. We have indeed. A fine spot to live is this. Can't say that of all the places in old Rivlon, with them demon kind and necro dancers and their horrors. But over here, no. You'll see nothing bad will happen to this valley. Not in a million years. Aye. Bye. Okay. Mogę się na przykład sporo... Ciul! Nie chciałem tego używać, no ale dobra. Rozjebałem wszystko, co tutaj chodzi. Okej, okay, w sumie mogę przeczytać, czy coś tutaj jest, bo to pisze mi, czy one są puste, czy pełne, no ale szybciej jest je rozwalić. Czy mi cały czas pisze opuść obóz bandytów? Ciul. Okej, to chyba możemy jeszcze sobie wziąć kolejnego questa, więc pogadajmy sobie z tym Ryszardem całym. Zerbek na bogu powiadasz. Obviously, there are plenty of the little bastards to go around, so I'll pay you for every goblin heart you bring me. Okej, to jest bardzo fajny quest. Pewnie, że tak. Bring me the hearts and coin will follow. Okej. Ziomuś, chodź tutaj. Slayer, please listen. I'm in desperate need of help. It's me pigs, you see. Co się stało ze świniami? A new order had founded three of them. But they're not pets and were never intended to be eaten. Dlaczego nowy porządek je zarekwirował? They say there's a famine somewhere, but I don't want to lose my little ones. Czy ja mogę tego kosta przyjąć? Nie pamiętam. Dobra, weźmy sobie. The pigs are over at Jackson's farm. Whisper, Rosewood in Mark Kevin's ear. Pączek. Okej. Weźmiemy, zawołamy na niego pączek. Co my tu mamy? Mamy kowala, który ma chyba całkiem fajną broń do sprzedania na początek, o ile się nie mylę. Dobra, nie marudź. Mogę zerknąć twoje towary? Mogę. Nie to, że jestem sympatią. Co ty tutaj masz? Jak wygląda moja broń na razie? 2 do 3. Plus szansa na trafienia 8%.
Natomiast tutaj to wygląda tak wszystko. 3-6, 3-6. To nie jest całkiem fajne, tylko 1500. Ja pierdzielę, ziomuś ty. Sporo. Dobra, to na razie nie potrzebuję. Chyba, że tam sobie jakiegoś golda znajdziemy później, to może się zgłosimy już do ciebie. Te panie chyba na nic nie powiedzą, bo one tylko tam plotkują. O czym? Upton told me he caught Lieutenant Lewis in the woods this morning with no pants on. Nie do wiary, naprawdę, ale szczyt. Ja idę. Dobra. Tutaj mamy chyba tylko złego kupca, to nam może parę mikstur sprzedać. Ale myślę, że my na razie troszeczkę sobie z miasta wyjdziemy i może trochę poekspimy. I poszukamy trochę może questów poza tym miastem. Tutaj mamy te dziki. Dziki jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. I tyle. Czy może ja bym sobie lekko ściszył może dźwięk efektów na takie może jakieś 50%? Bo chyba są trochę za głośne. Ok, sprawdźmy teraz, mamy gobliny do sprawdzenia. Jakie piękne! Ora, wir! Ciul! Okej, okay, po 10 PD. Zbyt dużo nam nie robią na razie, także spoko. Co my tu mamy? No tutaj nic specjalnie. Ej. Dobra. Okej. Okay. Po drugiej stronie też chyba nic nie ma, oprócz więcej go... Co to jest? Czy to jest dzik? Czy jest dzik? Brunatny dzik. Nie pamiętam, gdzie tutaj był ten specjalnie duży dzik do tego questu. Z... No macie tego w tej karczmie. Nie pamiętam. Plemienny goblin. Dzień po czwaro. Dobra. No teraz w pojedynku oczywiście nie są groźne, więc tutaj nie ma co się bać za bardzo z nimi walczyć. Ale tutaj na przykład już jest jakaś grupka trochę większa. No może 3 to nie jest jakaś jeszcze zbyt niewielka potęga, ale... Ale później... W sumie całkiem niedaleko jest pewien taki mini boss, z którym możesz być pewien problem. Witam. Okej, okay, co my tu mamy? Skrzynie zablokowane. Czemu? Czemu zablokowane? Dlaczego mi to robicie? Gruszki! Gruszki, dobra sprawa. Oraz sens życia, wszechświata i całej reszty. Dobry motyw. Żyła rudy żelaza, mogę kopać. Tylko żelazo znalazłem, okej. Okay. W sumie... Nie potrzebowałem kilofa do tego jakiegoś, czy coś? Chyba nie, widać. Okej, okay, szkoda tylko, że tej skrzyni chyba nie mogę otworzyć specjalnie. Nie mam wysokiego poziomu otwierania zamków, dobra. Rozumiem. Dowiedziemy chyba questa. Bo ktoś na tej wieży jest uwięziony chyba, z tego co pamiętam. Także zagadajmy sobie do tamtego ziomka. Ej, wskoczę tutaj. Ziomuś, no. Cóż to za boski głos pływa na mnie z niebios? Dobra, trzymaj się. Rozprawia się z nimi gdziekolwiek tam nie są. O, tu jesteście. No to daleko to nie byliście. Ło, tu jakiś magisz, patrzcie, jaki czwany. Szaman na trzecim poziomie, to widzicie, ten już jest trudniejszy trochę. Okej, pójdę po nią. Tutaj gdzieś jest.
No widzicie, no ten jeden mag, który był na tym trzecim levelu, no trochę już nam HP zjechał. Dobra, trzymaj. Ja bym tylko coś chciał sprawdzić, czy może to jakieś serce mnie nie dropło. No, ziomuś. Nie poradziłbyś sobie z paroma irytującymi szkodnikami? Masz dupny wielki miecz dwuręczny na plecach. Drugi strażnik nie przeżył? Leaving me to face them bloodthirsty creeps by myself. I managed to get up the tower, but I lost the grappling hook in the process. That was several hours ago. The coward obviously didn't even warn the other guards. Wygląda to, że źle się dzieje w Złamanej Dolinie. Say that again. I'll give you the pleasure of confronting him. His name's Peavy. You can find him in the barracks watch platform. I'll inform Captain Rodney. We'll have the little pest in Shackleton. Peavy mówisz? Okej, kolejne serce, no to sobie go poszukamy potem. Gdzieś tam powinien być. Plemienny goblin, witaj. Pierwszy level to oczywiście żaden problem, na 3 hity spada. Okej, czy tutaj coś jest? Tutaj... Tu nie ma nic, jak to? Poczekajcie, może trochę się wygodniej siądę. O. Nie chciałbym też jakoś specjalnie daleko od mikrofonu siedzieć, a trochę mnie już tak, wiecie, kręgosłup. Już mnie starość dopada, więc... dobra, musimy się trochę poprawić, okej. Spróbujmy pójść trochę dalej, bo z tego co widzę tam wstecz, co to jest? Tłustosz. Nie mam żadnego pojęcia, do czego mi to potrzebne, ale wezmę. Więcej goblinów, po 10 doświadczenia mi dajecie. Ciulci! O, patrzcie, drugi poziom, wojownik plemiennych goblinów. Trochę jakieś serce tutaj widzę. Dobra. Kolejne gobliny na pierwszym poziomie. Ciulwam. Okej. Sprawdźmy tam. Tutaj widzę gość, z którym możemy pogadać, więc pogadajmy sobie z nim. Mycha! Nic takiego, co tu robisz? I'm a bird watcher, okay? And since you ain't no bird, you have no interest to me. A widzisz, może jestem ptakiem. Okej, a w tej okolicy ptaków raczej nie oświadczysz. Yeah, but I've spotted plenty of nagging ninnies. A ja widzę nieuprzejmego kretyna z przyrodzeniem rozmiarów godnych jego przydomka. Mycha. Save your petty insults and beat it. Bird watching. What an excuse. What now? Mogę się dołączyć? Nie. Nie wiem, czy tymi tutaj takimi gadkami jakiś quest sobie nie anuluje. Ale. Brunatny dzik. Chodź tutaj, dziku. Tutaj chyba coś jest, jakaś dźwignia. Kliknijmy sobie. Coś się stało. Oczywiście to jest zablokowane, bo mam za niski poziom otwierania zamków, ale coś otworzyłem. Spróbujmy podejść trochę dalej tutaj. Jasna cholera, Richard. No to pogadaj sobie tam. Zobaczmy, co jest wyżej. Więcej goblinów. To może quicksave'a sobie zrobię. Wojownik goblinów. Plemiennych goblinów, patrz go. Dobra, 26 expa. Tu jakiś mak jest, patrzcie go. To może jego lepiej jebnę, bo tutaj... O, zrobicie, no to jest na pewno priorytet, aby go zabić. Zawsze pamiętam. Bo jednak, no zrobicie trochę jest irytujący. Wojownik. Okej, czy ja mogę tutaj może jakieś jedzenie walnąć na, no ja tutaj na przykład dwójkę. Ej, najmniej tutaj. Poczekajcie. Lista przymiotów umiejętności. No i na przykład to bym sobie chciał dać tu. Mogę?
Nie miałeś tego jeść, debilu. Tylko miałeś mi to wrzucić tutaj. Dobra. Nie pamiętam, co się robi. Co ty, ty, ty? Dużo ich tam. Ale dobra. Wojownik. O, dobra, uzdrowić to zawsze musi być pierwszy. Patrzcie, ile ich tutaj. Okej, okay. O fuck, tu jest jakiś wódz. Odejm, to boli. O, tu jest teleport. Okej, okay. Oznaczę go sobie. Może gdybym miał właśnie przypisane te cholerne jedzenie, to byłoby łatwiej, ale oczywiście... Poczekajcie. Chciałbym właśnie tutaj... Wyłącz pauzę może, czekajcie. Muszę to ogarnąć. Tu. I tu. O! O, widzicie. Zjedz mi to. Warto było zabić te kurczaki. No dobra. Tu jest jakieś zejście, zagubiona pieczara, to można zejść. Wejść, no zjeść jeszcze jedno to łódko całe. Wojownik, no chodź wojnie wojownik. Łahahahaha, zaraz ten wóz zabije, takie śmieszne, słuchaj. To jest dobry moment, jak mikstuje, no to fajnie. No jeszcze jedno zjedz. Damn, kurde, mocny ten wódz. Nie powiem, że nie. Patrz jak skacze. Weź no zeżryj jeszcze jeden. Czy my go zabijemy, ziomuś? Zabijemy go. 75 PD i 1 PD uzyskane dzięki mądrości. To mi tak dało mało? To mi, co to powiedziałem? Tak mało mi to dało? Serio? Ten skill, który sobie blokowałem? No bez przesady, no. Dobra, zobaczmy co jest, czy jest coś dalej, warto by ich zabijać. Jakieś krzaczki tutaj są na pewno. Możemy pozbierać. Jest skrzynia. Która oczywiście zablokowana, bo nie mam otwierania zamku. Będę musiał to inwestować na ten poziom te zamki chyba. Ale... Znowu jakiś alkohol czy coś? Dobra. Mamy tu jakieś przejście. Więc obadajmy sobie stara jaskinia. Coś ciekawego tu może być. Nie pamiętam co. O co mi tą bramę? Odejm szkielety. Czy te szkielety nie są za mocne? Czwarty level, odejm. Chociaż no nie są tak specjalnie mocne jak na ten goblin na tym czwartym levelu. Ale no potrafię już chyba. Mniejszy szkielet mag na piątym, tej. Dobrze, że ucieka, ale. Mam tylko jedną miksturę. Cztery szynki. Mogę te szynki sobie w sumie wszamać. O, ty, albo to no w sumie to jest magno. Patrzcie, kurde, jaki fany. Podchodzi, jebnie mi i ucieka. No chodź tu. Chodź tu. O fuck, dwójka. Daj, zginę. Czy on się uleczył? A nie, to jest drugi szkielet mag jeszcze, no to fajnie. Nie uciekać, ej. Chyba umrę, co? Chyba, że jakoś ucieknę tutaj od nich. Okej, okay. I może łyknę się mikstury, o ile mogę. Weź no się łyknij. Dobra. Coś nam tutaj to odnowi, możemy walczyć, chodź tutaj. Ty nie bądź taki cwany, ty chodź tutaj. Ty myślisz, że jak uciekniesz, to rozwiążesz sytuację? Nigdy nie uciekaj od swoich problemów. No. Dobra. Zabiłem szmaciarza. Zobaczmy, czego to pilnowali. Tu jest jakaś skrzynia, trochę złota. Worek z łupem. Sromotka. Ładna nazwa. Klawesyn. Nic się nie dzieje, jak go używam. Dobra.
I skrzynia, która jest zablokowana, bo nie mam otwierania zamków oczywiście, no. Cholera. O, co my tu mamy? Klucz jakiś. No to się może przydać na pewno. Historia przeklętego. Tutaj skrzynia, jakiś szmaragd i trochę złota. Sprawdźmy, czy mogę otworzyć teraz tym kluczem tą skrzynię. No nie mogę. A może to mogę otworzyć? No małe pudełko. No niespecjalnie dużo tutaj było. Było rzeczy. Ale sprawdźmy dalej, bo to jeszcze nie koniec tej jaskini w sumie. Wow. Co tu się dzieje? Dzieją za dziwne rzeczy. Jakiś tutaj ziomuś, patrzcie go. Co ty tutaj? Czy istnieje po temu jakiś powód? I'm Nabarius, an amateur mage who specializes in the revival of those who have passed away. Czyli jesteś nekromantą? Well, yes, I suppose you could say it like that, but I don't like to use the term myself. Necromancy is highly misunderstood, and not just an instrument of insane sorcerers. I practice the art in such a way that it may benefit adventurers such as yourself. I mean, everyone can use an ally, no? Wyjaśnij, czym polega związek między nekromancją a sprzymierzeńcami. What I meant is that the school of necromancy I follow is devoted to the construction of creatures. For lack of a better word. Practically, we take various limbs from various dead species and combine them to make the ultimate brother in arms. Brzmi ciekawie. Of course there is, as always, a little problem. The creatures I construct, I just can't keep them under control. They're wild and behave erratically. Four experiments went well so far, but all four ran away somewhere to the south. I have no idea what I'm doing wrong or where the disobedient critters are running to, but if you ever find out, could you let me know? I'll show you how I work, but I won't release. Okej, tutaj możemy się powiedzieć, uwaga, swoim chowańcem, którego chyba w sumie jeszcze nie możemy, albo możemy już zrobić, nie pamiętam. No oczywiście nie możemy tutaj nic specjalnie zrobić, bo nie ma żadnych części tutaj chyba. O, tutaj jakieś podstawowe. Oczywiście w czasie gry będziemy mogli zbierać albo głowę na przykład, albo jakieś tutaj tułowie, albo rąk, albo nogi. Jakieś specjalne, które dają jakieś specjalne właśnie tutaj być może atrybuty. Do naszego chowańca, który później może nam się przydać w grze, który może nam pomagać oczywiście. Ale tylko chyba w tym momencie nie za bardzo możemy tego chowańca wziąć. No ale oczywiście jest taka opcja i owego chowańca będziemy mieć później na pewno. No ale okej, myślę, że tutaj skończymy odcinek, ponieważ czas mi się skończył, a... Tylko zobacz sobie, jak ten quest wygląda od tego ziomka. Czekajcie, dziennik, gdzie ty jesteś? Dziennik. Podobnie przynajmniej nekromanta, tworzyć innych stworzeń chowańc. Gdzieś mu uciekły chowańce, a ja mam je znaleźć i być może, jeżeli je znajdę, to zdobędę jakieś części. Może nawet będę mógł już wtedy mieć tego chowańca. No, zobaczymy. Jeżeli tak jak mówiłem, to się z wami żegnam, także... Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Także... Szkoda, że nie mogę tego otworzyć. Kurde, kusi mnie ta skrzynia, bo fajnie wygląda. No dobra. Więc trzymajcie się i... Na razie.